Usnąłeś. Hej, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Co robi Maluś? Sioko. Sioko? Wysoko? Wysoko, o kurczę, ale wysoko. Ja cię... Kurczę, powiedz, no, ale wysoko. Ale wysoko lata ten Baloś. U, chłopczyk. No, dajesz bazel. 3, 4. Na główkę. Potrzymać ci? Dobra. Możesz wejść. Jeny bazel. Ale jak tak wzłóż? To może lepiej połóżmy tak, co? O tak, wskoczysz? Dasz radę. Czekaj, bazel. W ogóle co to ma być? Bazel, już jesteś na ziemi. Możesz wyjść. Boże, Mir nie wierzy, Malwina też. A Rysiu z tego wszystkiego jest w misce i je suchą karmę, bo słyszę. Bazyl, jak było? W porządku? Malwina, no czujesz? Wysłali nam po prostu brudne i zakurzone. Kupiłam to używane na Vinted, nie? No i słuchajcie, nie wiem jak wy, ale pokażę wam coś. Nie wiem, czy jestem w stanie to oddać. Wiem, że wszyscy się teraz patrzą na ciebie, Bazyl, w ogóle dzięki, wiesz? Widzicie to? To są normalnie pajęczyny tutaj wszędzie. I to jest całe po prostu w kurzu. To jest calutkie. Calutkie to jest zakurzone. To jest tak zapyziałe. Calutkie zakurzone to jest. Chyba większości z nas, jak tak wszedł wrzesień, udzielił się chrystmasowy klimat. I właśnie u Laurki w zabawkach. Ja tak patrzę, co Rysiu robi. No tu zobaczcie, myszka chrystmasowa sama wyjechała. To chyba znak, że już bliżej niż dalej. Tak pomijając fakt już tych pajączków i tego kurzu, to znaczy pajączków nie było, bo ja bym tego nie posprzątała, no to mamy kwiatka. Na razie włożyłam takiego, tu na dole też można by było sobie coś pizgnąć, ale tak stwierdzam, że będzie mi za dużo. Jak widzicie, ta biedna monstera. Mówiłam wam, że na OLX-ie akurat miałam akcję i w ciągu jednego tygodnia znalazłam dwie takie zajebiste donice, które by mi tutaj pasowały. I dwie osoby mi odmówiły, bo stwierdziły, że one nie mają po prostu czasu i muszą odmówić mi kuriera, nie? Mówię, ja pierdzielę, no to nie masz czasu, to po prostu nie wystawiaj, bo to szkoda zachodu. Jutro przyjedzie inna donica i zobaczymy, czy to będzie to. Ale już jestem, ale jestem wściekła, bo ta, która była na OLX-ie używana, to była właśnie taka, jaką chciałam. Spokojnie, tutaj właśnie sprawdzam, czy jest wilgotno dosyć i widzę, że jest, także na razie nie będziemy podlewać, także podlewana to jest, tylko czekamy na ładną donicę. Marwinka. Marfunia. Śpisz? Halo. Matka, jak ona usnęła w poduszkach. Hanka w kartony tych poduszki. O, mój palec, sorry, przepraszam. Pomijając już ten kurz, bo ja na przykład przed wysłaniem bym to chociaż przetarła. Nie wiem jak wy, ale no ja bym tak zrobiła. I ostatnio mam właśnie fazę na szukanie takich używanych różnych rzeczy i ten stojaczko, kwietniczko, doniczka, bo nie wiem jak to można nazwać, bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No gdyby mi się nie podobało, no to bym nie zamówiła, ale na żywo naprawdę bardzo mi się podoba. Nawet moja teściowa jak przyszła, to mówi, matko, taki fajny, ładny, mówi, jak kiedyś były modne za moich czasów. Bardzo też jej się spodobał. Na Allegro, na OLX-ie i na Vinted jest bardzo dużo oszustów, więc należy mieć rękę mocno na pulsie i uważajcie, jak robicie zakupy. Ja tylko raz w życiu bym się nadziała, jak robiłam zakupy, jak byłam w ciąży z tym łóżeczkiem, taką dostawką. To takie małe dla Laurki, to tam bym się nadziała niechcący i to był jeden, jedyny raz. Wręcz bym powiedziała i pokusiła się o stwierdzenie, że jest plaga takich oszustów, więc warto uważać. Wiecie co? Ja muszę, no ja to się ze wszystkiego śmieję, w ogóle ja otwieram rano oczy, ja się cieszę. No to znaczy, to chyba dobrze, nie? I znowu te nieszczęsne kule w tle. Dobra, w dupie, no przecież takie uroki teraz. Dzisiaj myślałam, że będę ryja darła. To znaczy inaczej, że będę ryja darła to mało. Rano na śniadanie, fakt, że jeszcze mieliśmy swój chleb, który nam został, z masełkiem i na to kuźwa kiełbasa pokrojona w plasterki. Wiecie, że ja nie pamiętam, kiedy ja takie coś jadłam. Ja myślałam, że ja będę krzyczeć. To jest nie koniec ekstazy, bo do tego tak mi się bardzo nie chciało ryja drzeć, ale myślałam, że ja nie wiem, czy ja myślałam, że ja będę płakać nawet. No tak może i mój stan był, jak na obiad zrobiliśmy kiełbasę ugrzaną i do tego chleb z masłem. Ja pierdzielę, słuchajcie, jak ja dawno nie jadłam takich rzeczy. To jest niesamowite, jak nam to smakowało, ja pierdzielę. Cóż za rarytas.
Ej, tu się nawet nie masz czego śmiać, bo czasy są jakie są i dla niektórych teraz kiełbasa to jest naprawdę chleb powszedni i tu się nie masz czego śmiać. Mnie często cieszą takie małe, niepozorne, nieoczywiste rzeczy, z których nie wiadomo dlaczego ja się cieszę, ale naprawdę ja dawno nie sądziłem, że tak z radości to ja będę miał ochotę krzyczeć. Malwinka, przyszłam do ciebie. Tak bardzo przyjemnie jest, malofilnia. Romantycznie chyba nawet. Mruczysz? Tyłkiem mruczysz? Tyłkiem ona mruczy. Nie, no bardzo ładnie Malwinka mruczy, tak? No dobra, no już całowana jestem nawet, okej, w porządku. Mogę tu leżeć z tobą? Mogę, nie? Ale przyjemnie, Malwinka. Moje przemyślenia w dniu dzisiejszym są następujące. Że my, no całe życie, odkąd mieszkamy razem, płacimy jakiś abonament za telewizor, nie? No telewizyjny. I powiem wam, że my od jakichś 2 lat, nie skłamię teraz, nie oglądamy telewizji. To znaczy robimy to bardzo, ale to bardzo rzadko. I ostatnio jak oglądamy telewizję, to oglądaliśmy Titanica. Jak oglądamy, to oglądamy jakieś mecze. Tak to kuźwa, my nie oglądamy telewizji. My korzystamy z tych różnych platform. Netflix, po polsku mówiąc HBO. Kiedyś oglądałam jakieś tam seriale telewizyjne. Jak Miłość, Pierwsza Miłość na Polsacie. Na Wspólnej gdzieś mi się kiedyś zaplątało. Ja od kilku lat nie oglądam żadnych takich seriali, które są w telewizji. No nie ma co oglądać. A od lat też jest tak, że im więcej kanałów masz, tym kuźwa już w ogóle nie masz na czym oka zawiesić. I przez 15 lat w kółko jest to samo. Ciągle te same seriale, ciągle dlaczego ja, trudne sprawy, jakieś teleturnieje. Tam nic więcej innego w tej telewizji kuźwa nie ma. Po prostu nie ma. I my naprawdę z ręką na sercu od 2 lat nie oglądamy telewizji. Jeżeli to robimy, to robimy to bardzo, ale to bardzo rzadko. I się ostatnio tak zastanawiamy, po co my płacimy ten abonament za ten telewizor, skoro my naprawdę tego nie oglądamy. Bo w ogóle ktoś mi ostatnio na Instagramie napisał o tym filmie. I się okazało, że jest on na platformie Prime Amazon, czy to jest Prime Video, no ale to jest z Amazonu ta platforma. I ogólnie jest taka akcja, że jak sobie zalogujecie się, to macie 30 dni za darmo, także fajnie. I słuchajcie, jest film właśnie, o którym mi ktoś ostatnio napisał na Instagramie, dzięki serdeczne, i on właśnie jest na tej platformie, 13 żyć. To jest dokładnie ten film, 13 żyć. To jest film na faktach, który wydarzył się w Tajlandii. To jest historia, którą kilka lat temu żyła większość świata. Tam było zaangażowanych tyle ludzi w ratowanie tych dzieci. Tam jest drużyna chłopców, 12 chłopców i ich nauczyciel. Pamiętam tą sytuację, ale ja nie wiedziałam, że żeby ich uratować i w jaki sposób oni ich uratowali, jest dla mnie szokiem. Ja tego nie wiedziałam. Ja pamiętam tą akcję, jak oni byli tam uwięzieni i w wiadomościach było o tym non-stop, ale ja naprawdę nie wiedziałam, że oni, żeby dotrzeć do nich, musieli zrobić takie rzeczy. I żeby ich uratować, też zrobili takie rzeczy. Ja wam nie powiem tutaj niczego, bo to już będzie bez sensu, ale to jest dla mnie szokujące, ile oni musieli przejść i jak oni, w jaki sposób oni ich uratowali. To jest dla mnie niesamowite. Nie powiem wam ani słowa, bo wam zdradzę wszystko. Ja nie wiedziałam o tym i jestem po prostu w szoku. I my nie skończyliśmy tego filmu, bo to jest film. On leci chyba 2 godziny 20 minut. Dokładnie 150 minut. I my go wczoraj późno włączyliśmy. I my chodzimy regularnie spać, przed 12 tak chodzimy spać. I z Dawidem śpimy mniej więcej po 7-8 godzin, więcej nie śpimy, czasami nawet 6 śpimy. I ja wam powiem, że od wielu, wielu, wielu lat mamy taki system spania regularny, regularnie chodzimy spać, no wiadomo, no czasami się coś tam zdarzy. I krótko śpimy. I im krócej śpię, tym jestem bardziej do życia, jestem zadowolona, jestem wypoczęta. Jak czasami, nie wiem, no, czy podczas choroby nawet zdarza się nam dłużej spać, ja pierdzielę, ja chodzę jak flak. Jak pośpię na przykład, jak mi się zdarzy w trakcie na przykład choroby pospać 10 godzin, to ja jestem taka nie do życia. Jestem, okropnie się czuję. Dla mnie 7, 6, 8 godzin, 6, 7, 8 godzin to jest maksymalnie, co ja mogę spać. To jest takie coś jak u dzieci. Rutyna. My mamy rutynę, jeżeli chodzi o chodzenie regularnie spać. I tak samo u Raurki się sprawdza rutyna, którą udało nam się wprowadzić. Też mi się bransoletka tutaj zaplątała. Także słuchajcie, ten film. Teraz tym bardziej mówię wam, jak się zalogujecie, to macie 30 dni za darmo, to możecie sobie ten film za darmo obejrzeć. 13 żyć. Ja jestem po prostu w wielkim, głębokim szoku, jak to się wszystko odbyło, bo ja tego nie wiedziałam. Naprawdę super film i musimy go dzisiaj dokończyć, bo właśnie go późno włączyliśmy. Także polecam wam bardzo, ale to bardzo serdecznie. W nawiązaniu do świąt.
pierniczki. I one są z zeszłego roku. I słuchajcie, są w dacie, bo są akurat do końca grudnia, dokładnie 30.12.2022. Lubię pierniczki i dzisiaj na wieczór sobie otworzymy pierniczki. Mamy taką szufladę ze słodyczami i u nas szuflady ze słodyczami to były właśnie te pierniki. Ptasie mleczko, które ostatnio Laurka dostała. I są dwie pary żelków i z cztery kulki Raffaello. To jest wszystko. U nas nawet szuflada ze słodyczami, czy tam miejsce, w którym są słodycze, no nie ma słodyczy. No my naprawdę ogólnie, nie to, że stronimy od słodyczy, ja wam wiele razy powtarzam, że ja nie mam chcicy na słodycze. I ja mogę nawet pokusić się o stwierdzenie, za które wiele z was by mnie zaszczeletowało w tym momencie, że dla mnie słodycze mogą nie istnieć. Naprawdę, ja lubię pierniczki i ja mogę je na przykład w tej chwili schować i one mogłyby leżeć sobie znowu kilka miesięcy, albo mogłabym je komuś wydać, bo naprawdę nie mam na to ochoty, ale dzisiaj otworzymy sobie pierniczki, bo ja ogólnie lubię słodycze, ale nie mam ochoty na słodycze, no tak wiem. No ciągle coś powtarzam. Słuchajcie, ostatnio też mi się ktoś zapytał, czy ja ciągle w każdym filmie muszę coś powtarzać. Ogólnie nie powtarzałam tego w każdym filmie, to była jedna sprawa. Na przykład jeżeli chodzi o moją złamaną nogę, jest wiele takich sytuacji, które ja często powtarzam. Ja wam nawet o tym mówię. Wynika to z prowadzenia kanału. Ja nie jestem w stanie po prostu zadowolić wszystkich i nie wszyscy każdy film będą oglądali. Wynika to z tego, że nadal, oczywiście z czego się bardzo cieszę, przybywa tutaj bardzo dużo nowych ludzi. I nie każdy wszystko ogląda. Na przykład nogę złamałam 18 lipca. Od 18 lipca mówiłam to już wiele razy w filmie, a ja nadal po dzień dzisiejszy dostaję zapytanie, a co ci się stało, że nie możesz chodzić? A co się stało, że złamałaś nogę? Nie wszyscy wszystko oglądają i nie wszyscy trafiają na kanał i są tutaj, nie wiem, od roku, od kilku lat, że są na bieżąco. I to, że ktoś jest na bieżąco, nie oznacza, że wszyscy tak są. Ja wiem, że czasami to jest irytujące, no ale ja nie jestem w stanie inaczej tego zrobić. Jeżeli zauważcie, że na przykład czasami staram się, jeżeli wiem, że kilka dni temu mówiłam o czymś, i nie chcę tego powtarzać, jeżeli ktoś ma ochotę to wysłuchać, to linkuję wam na przykład film, nie? Mówię, że znajduje się w informacji pod filmem, bo tam jest właśnie to, czego nie chcę znowu powielać, a wiem, gdzie to było. No i niestety, słuchajcie, no inaczej się prowadzić kanału nie da i często trzeba po prostu coś powtarzać. A jakby nie było, nie mogę dbać tylko o swoich starych widzów, ale również o tych nowych, którzy tutaj przychodzą, no bo to by było nie w porządku, prawda? No przyszedł nowy, się pyta, a nie oglądał, ma pytanie i jest ciekawy, no to no co, no nie będę go miała w dupie, tylko raz na jakiś czas muszę coś powtórzyć znowu. Ja wiem, że to jest wkurzające, ale inaczej się, słuchajcie, tego nie da zrobić. Zresztą starzy widzowie to wiedzą, o co chodzi, więc słuchajcie, życzcie mi smacznego. Jeżeli mam być szczera, tu, teraz, to co trzymam, wolałabym, żeby była znowu ta kiełbasa z kawałkiem chleba, żeby było wytrawnie, a nie słodko. Dlatego ja na przykład nadal nie potrafię nawet w mózgu zrozumieć, jak można jeść słodkie śniadanie. Słone. Od zawsze. Czy na zawsze? Tego nie wiem. Jak moje życie się ze słodyczami potoczy. Póki co chwilę trwa. Jeżeli masz ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.